Hejka dzieciaki, cześć! Super, że wpadliście na mój kanał. Kocham zabawki, a jeśli już tu jesteście, to mam dla Was niespodziankę. Czy znacie na przykład taką plastelinę Ultra? Taką plastelinę sprytną? Na pewno znacie. A ja dzisiaj postanowiłam, że zrobiłabym testy specjalnie dla Was. Przetestuję wszystkie te plasteliny, zobaczę, czy tak działają, jak producent nam mówi, czyli na przykład powinny odbijać się jak piłeczki kauczukowe albo drzeć jak papier. Mamy też różne magnetyczne plasteliny w różnych kolorach. Zaraz zobaczymy, zaraz to wszystko sprawdzimy, a specjalnie dzisiaj dla Was właśnie te wszystkie rodzaje plastelin przetestuję. No to do dzieła! Sprytna plastelina, tę na pewno każdy z Was najbardziej zna, ponieważ jest najbardziej popularna. Mamy tutaj bardzo dużo rodzajów tej sprytnej plasteliny. Za chwileczkę niektóre z nich Wam przedstawię i troszeczkę Wam o nich opowiem. Kolejne plasteliny, o proszę bardzo, Magic Dog. Mamy tutaj Pink Metallic oraz Galaxy Glitter. Spójrzcie tylko, jakie są przesłodkie, przeurocze, takie różowe, jakby dla dziewczynek. A tutaj nawet jest taki jednorożec na rysunku, ślicznie się prezentują. Mam te słodziutkie plasteliny, ale spójrzcie, mam tutaj też również coś dla chłopców, Magic Dog, ale mamy tutaj Metallic Blue, czyli pewnie będzie jakiś piękny w środku kolor niebieski. Chętnie ją za chwileczkę przetestuję. Słyszeliście już o takiej plastelinie? Sprytna plastelina potworki. Wow, będziemy mogli z niej stworzyć prawdziwe stwory, potwory, zobaczcie. Z tyłu jest właśnie tak ona pokazana, a tutaj w środku możecie zauważyć, że nawet są oczyska potworu. Jest tutaj tego wszystkiego. Wow, jestem podekscytowana. A tutaj mamy ultra plastelinę. Ona zmienia kolory. Super. Nie mogę się doczekać, kiedy właśnie tę plastelinę przetestuję. Ma bardzo ładne też opakowanie. Zobaczcie, jest taki wzorek takich stworów jakby. Wow, świetnie wyglądają. I nawet widać na opakowaniu, że zmieniają kolory. Tutaj jest na przykład na połowę żółty oraz pomarańczowy. Co mamy? Zaczarowaną plastelinę. Ciekawe, czy jest jakaś magiczna. Bardzo mnie to ciekawi, więc za chwileczkę na pewno ją przetestuję. Zdecydowałam, że z całego mojego zbioru plastelin sprytnych pokażę Wam te dwie. Mamy tutaj niebieski fantom oraz magnetyczną zieloną. Za chwileczkę zobaczycie, co one potrafią robić. Zacznijmy sobie od tej magnetycznej zielonej. Ciekawie wygląda i co mamy w środku? Wow, prawdziwie zielony kolor. Plastelina jest mięciutka i teraz ją sobie wyciągnę. Wow, super! Ale dlaczego ona jest nazwana magnetyczna? Muszę to przetestować koniecznie. Fajnie się drze, jak taki papier. Zobaczcie, mogę ją oddzielać tutaj od siebie. Wow, super! Ale gdzie jest ten magnes? Tutaj jest schowany. Zobaczcie, jak się ukrył. No dobrze, on jest tutaj w środku, jak widzicie, więc ja go tutaj pozostawiam i zaraz zobaczę, czy faktycznie potrafi się przyklejać. Sprawdźmy, czy potrafi się przyczepić do metalu. Uwaga, uwaga. Wow! Gotowe! Przyczepiona jest! Jestem w szoku, ale się trzyma. Zobaczcie, dekielek mogę przewracać na różne strony i wszystko się idealnie trzyma. Bardzo dobrze, producent miał rację. Ten magnes czyni cuda. I nawet nie mogę jej tu stąd odkleić, jest taka mocna. Magnetycznej? Nie wiem, czy coś ją przebije, ale jestem bardzo ciekawa tej plasteliny sprytnej. Niebieski fantom. Sprawdźmy, co jest w środku. Przecież to jest ta plastelina, po której możemy rysować. Tutaj mamy taki specjalny laser, dzięki którym będziemy mogli tutaj rysować różne wzory, ale czad, od razu ją wyciągam, słuchajcie. Wow, ekstra, wyciąga ją się bardzo dobrze i troszeczkę ją teraz porozciągam, pougniatam. Wygląda troszeczkę, jakby była taka przezroczysta, widzicie? No dobrze, sprawdźmy w takim razie, czy te piłeczki w ogóle ta plastelina potrafi odbijać się jak piłeczka, właśnie tak. Tak, producent nam napisał. Ja teraz troszeczkę ukulamy, żeby była taka kuleczka. Mamy piłeczkę. Sprawdźmy, czy się odbije jak piłeczka kauczukowa. Hej, naprawdę! No patrzcie! Dosłownie piłeczka kauczukowa. Jestem w szoku. Super, ekstra. Czyli to potrafi robić. A czy potrafi się drzeć jak papier? Zaraz zobaczymy. No, oderwie się. O, dobra. Odrywa się. Wow, patrzcie. O, ale ekstra. Zobaczcie, jak się rwie.
Czas na to, abym ją teraz troszeczkę rozciągnęła. Możemy zrobić z niej troszeczkę taki papier, kartkę papieru. No i co? I mamy tutaj nasz super ekstra laser. Zobaczymy, czy potrafi malować. Może ja narysuję swoje inicjały, literkę E. Jesteście gotowi? Dobra, no to zaczynamy. Uwaga! Wow, zobaczcie! Jestem w szoku, ale tak, rysuję, ale szybko znika, szybko bardzo znika, ale jest literka E, czyli jak moje imię Emilka. Teraz mam ochotę, aby stworzyć jakiegoś śmiesznego stworka. Kiedy widzę te oczy, to naprawdę jestem ciekawa, jakiego stworka uda mi się z nich zrobić. To co, zaczynamy? Mam opakowanie, uwaga, uwaga, i co ja tu widzę? Jakieś gałki oczne, wow, jak one latają. Troszeczkę jest to przerażające, muszę Wam przyznać, tak tutaj z bliska, jakby ktoś oczy tutaj włożył. No dobrze, ale spójrzmy teraz na naszą plastelinę. Muszę ją wyciągnąć. Wow, wygląda świetnie. Robi wrażenie, ponieważ jak widzicie, ma tutaj takie drobinki, takie czarne jakby, ale teraz ją troszeczkę rozciągnę. Muszę Wam przyznać, że kiedy ją rozciągam, to czuję w dłoni zupełnie inną konsystencję. Taka jakby troszeczkę chropowata mi się wydaje w dłoni. Ciekawe, ciekawe. Rozciągam ją mocno. Ciekawe, czy potrafi się również przerwać. Też potrafi dokładnie tak samo jak sprytna plastelina. Możemy ją również pogniatać, różne z niej wzory robić, jakieś konstrukcje, ale tutaj w zamyśle jest, aby stworzyć jakiegoś stworka, no dobra, więc ja sobie pomyślałam, że może ugniotę takiego troszeczkę bardziej płaskiego stwora, tu ją trochę pogniatam, no i włożymy oczy, jedno oko, jak się na Was patrzy, i drugie. I co? Jak wygląda? Przerażająco? Zobaczcie, jak się te gały na nas patrzają. Uhu, zobaczcie, jak to przerażająco wygląda, jak teraz damy dekielek. Próbują się wydostać! Ratunku, ratunku! Nie no, żartuję. Dobra, sprawdźmy kolejną plastelinę. I proszę bardzo, mamy kolejne plasteliny, tym razem te Magic Dog. One są takie słodziutkie. Wybieram właśnie te Galaxy Glitter. Dlatego, ponieważ lubię brokaty. I uwaga, jesteście gotowi. Tam, 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 tam. A co to za brokacik? No jestem w szoku. Naprawdę spodziewałam się brokatu, ale że aż tyle. Teraz muszę ją wyciągnąć, ale pierwsze co spostrzegłam, to nie wyciąga ją się tak w całości. Zobaczcie, ona się strasznie rwie. Sprytną plastelinę mogłam wyciągnąć jednym ruchem całą. A zobaczcie, co się z tą dzieje w ogóle. Nie mogę jej całej wyciągnąć, ale dziwna sytuacja. O, teraz mi się udało, ale miałam z tym małe problemy. No dobrze, w takim razie sprawdźmy, jak ta plastelina się zachowa przy rozciąganiu. Okej, widzę już pierwszą różnicę, która rzuca mi się bardzo w oczy i czuję ją, ponieważ ta plastelina jest taka mięciutka, a sprytna plastelina jest taka, że tak powiem, ciężko do rozerwania, taka twarda z początku, więc w sumie no nie powiem, że ta plastelina wygląda ciekawiej, bo szybko możemy ją od razu formować w różne kształty. Ultra plastelina? Ciekawie brzmi. Ciekawe, co się znajduje w środku. Wow, jaki intensywny, przepiękny różowy kolor. Sprawdźmy, jak ją się wyciąga. No, bardzo łatwo, ale ta ultra plastelina prawdopodobnie ma zmieniać kolory. No, jestem ciekawa, jak ona zmieni kolory. Za chwileczkę się przekonamy. Wydaje mi się, że powinna zmienić kolory pod wpływem ciepła. Dlatego poprzez pocieranie powinna mieć ciepło dostarczane i zobaczymy, czy zmieni ten kolor, czy nie. Jestem bardzo ciekawa. To trzemy, 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 trzemy. I uwaga, uwaga, zaraz zobaczymy, czy w ogóle jest jakaś różnica. Hej, widzę te różnice, słuchajcie. Jest troszeczkę taki bardziej jaśniejszy różowy. Tutaj jest taki ciemny, a poprzez pocieranie robi się taki jaśniejszy, czyli ta ultra plastelina działa. Bardzo mnie to cieszy. Jeszcze ją troszeczkę porozciągam. Wow, rozciąga się również ekstra. Jest świetna. Taki. Przetestowałam dzisiaj bardzo dużo plastelin. Były to sprytne, były ultra, były przeróżne plasteliny, ale ja mam tutaj w dłoniach mojego fana. Chcecie go zobaczyć? Ta-dam! To właśnie ten stworek! Jest taki przesłodki! Przecież możemy tworzyć różne stwory i fajne inne rzeczy. Bardzo mi się podoba ta plastelina stworkowa, sprytna plastelina, więc tę Wam bardzo polecam, bo jest taka kreatywna. Jak wiecie, ja lubię robić kreatywne rzeczy. Moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcji kanału Kocham Zabawki. Koniecznie dajcie lajka, czyli łapkę w górę pod tym filmikiem, jeśli Wam się spodobał. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Przesyłam buziaki i mówię Wam pa, pa!